Siema, słuchajcie, przyszła paczka z DS, tapicernia, siedzisko do Dragstera, bardzo szybko zrobione, dziękuję ci Szczepan. Powiem wam, że jestem w niepewności, bo nie mam zdjęcia, nie wysłał, powiedział, że to niespodzianka będzie. Jak to wyszło? Nie wiem. Rozpakuję. Razem zobaczycie to ze mną. Gdzie jakiś nożyk? Nożyk. No coś nożyka, to by się tutaj jakiegoś przydało. Mówi, niespodziankę ci robię, nie wysyłam zdjęcia. Jestem ciekaw twojej reakcji. Nożyk jest. Także nie wiem jakie nawet napisy tam są, nic nie wiem. Także nic nie wiem, nie wiem jakie tam są przeszycia, jakie napisy w ogóle. Domyślam się, że może być Dragster, może być logo też właśnie DS tapicerni. Nie wiem, kolor. Kolor wiem, ciemny niebieski, materiał, a reszta? Reszty nie wiem. Dobra, lecimy z nożem. O jeny Szczepan, ja się nie sprzeciwiałem temu, że nie dostanę zdjęcia. Dobrze zrobiłeś. Niespodzianka. Lepiej będzie smakowało. A może mi się nie spodoba, Szczepan? I co wtedy zrobimy? To będzie katastrofa. Ale nadajemy na jednych falach ze Szczepanem, także też jeździ skuterem. To on jest lepszy, bo upala na kole jednym. A, dobra, tutaj otwieramy. Tu potrzebuję. Tuż, jeszcze chwila. Bo kto nie wie, ten skuter, Dragster idzie na targi. Jedzie z nami w sobotę. Matki, łatki, zabezpieczone. Zacznę od tylnego. Ja cię nie mogę. Powiem wam, że trochę dojrzałem. Ja pierdzielę. Z wycięciem na zamek. No profesjonalista. Nawet nie musiałem mówić, bo tylko tak się zastanawiałem. To jest, ja nic nie mówiłem. Tamto, jak ja sobie oprzyłem, to jak pamiętacie, było, ten zamek był zaklejony. Jutro Bieniasz przyjedzie. Postara mi się tutaj dosztukować. Ja pierdzielę, słuchajcie, połączenie niebieskiego z czarnym. Jak to kurczę jest wystylizowane. Słowo nie chcę mi przejść. Ojcie, facet, ty podniecaj się, kurde, się dziwi. Nie, naprawdę, powiem wam, że... Tadam! Ja pierdzielę, ale dowalił do pieca, ty. Patrzcie to. Szczepan, ale żeś dowalił do pieca, zobaczcie to. Teraz jeszcze to główne muszę wyciągnąć. Ja pierdzielę, ty, to jest po prostu kosmos, nie? W szoku jestem, aż mnie zatkało. Pierw powiedziałem, żeby jaśniejszy materiał był, ale potem stwierdziliśmy, bo zrobiłem zdjęcie ramy i wysłałem, no mówi, raczej ciemne. Kurde, znaczek YouTube'a,
Biegał psu, ja tu jeszcze brudny od farby. Nie no, jest po prostu... Jest... To jest jak Formuła 1 normalnie. Formuła 1, Szczepan. Dobra, teraz jeszcze... Jeszcze to. No nie będzie wstyd pojechać teraz. Gdziekolwiek. A jeszcze na targi. Słuchajcie, teraz wyciągam to główne. O, to muszę z wykolaną pomóc. Ja pierdziele. Powiem wam, że tak jak ja teraz na niego patrzę i na to siedzisko, nie, to jest wszystko tak perfekcyjnie dojechane. Ta nić, no nie wiem, no jak w jakimś, nie wiem, Lamborghini jakimś, no coś, nie, tu muszę sobie kamerę odłożyć, bo nie dam rady. Dobra, tak odłożę. Ja pierdziele, słuchajcie, ja już to widzę. Ja już to widzę. Nie, no to jest kosmos po prostu. Nie. Nie mam dzisiaj czasu, żeby jeszcze go wystawić gdzieś fajnie, fotografować. Czyli na razie będzie wszystko z tego filmiku. Ale zobaczcie to, nie? Zobaczcie to. Nic nie jest na ODS. DS, ta pizzernia. Tak to wygląda. Kurde. Kosmos. Nie no, to jest po prostu kosmos. Już przykładam. Tada. To wygląda. Nawet tutaj jest, no jest, nawet gąbka jest dopracowana inaczej, bo widzę, że tutaj Szczepan właśnie wyciął. Wyciął właśnie, tutaj w tym miejscu jeszcze powycinał fajnie. Ale teraz to wygląda, jeny, no nie wiem, no coś, no muszę jakieś zdjęcie zrobić, coś. Nie, no to jest po prostu petarda, nie? Powiem wam, że nikt by lepiej tego nie zrobił, nie? To jest po prostu jak McLaren, normalnie McLaren. Jakby robił... Zresztą robi, Szczepan robi do samochodów, do luksusowych, sportowych, limuzyn, do quadów, do motocykli. Ale to jest po prostu poezja. Poezja, bajka. Tu już się nie będzie tyle ślizgał na tym. Szok. Muszę cięcie zrobić, bo... Dobra, zrobię cięcie, bo muszę przykręcić zawiasy tutaj jeszcze. Dobra, uformuję wszystko ładnie, poprzykręcam i zaraz wracam do was. Zaraz wracam. No, ja już jestem, wróciłem do was. Siedzisko jest przykręcone. I patrzcie to, jak to wygląda. Kurczę, no nie wystawię go, żeby zrobić zdjęcie takie fajne, żeby to pokazać, jak to wygląda tak, no, w całości, bo to jest trochę mało miejsca. I tak słabo tutaj z ugraniem tego. Ale tak to wygląda. Ciasnawo trochę. Tak to wygląda. Ale do soboty. W sobotę go zobaczycie na żywo, nawet na targach, kto wbije do Wrocławia. Nie no, to jest po prostu... Nie mam słów. A cicho, usiądę.
ostatnio jeździłem. Ole, kurde pany. Perfekto. Warto o tego skuterka dbać. No, zwiększył swoją wartość skuter. Także Szczepan, naprawdę wielki szacun. Dzięki. Dzięki. Nie mam słów po prostu. Nie mam słów. To jest to. No co, no tak stoję, patrzę i po prostu nie wierzę, nie? Stoję, patrzę i nie wierzę. Stoję, patrzę i nie wierzę. Tak się zastanawiam teraz, czy czasami do bety też nie zrobić. Nie no, jest to dopasowane, jest to kurczę, wylelane, wycacane i to w ekspresowym tempie, nie? Nie powstydzę się tego teraz. To słuchajcie widzowie, nie siadajcie na tego skutera na targach. No to dziewicze siedzisko jest. Nie no, po prostu Szczepan, rozwaliłeś system, nie? Jestem, no mówią mi nie używaj tego słowa mega, ale to jest naprawdę mega. To jest mega. To jest mega. Dobra, już nie, bo po prostu mogę o tym gadać po prostu godzinami, ale to nie o to chodzi. No słuchajcie, no rozwalił mnie, no. Także kto chce, to niech wbija do Szczepana na DS Tapicernia na Facebooku, na Instagrama. Odzywajcie się do chłopaka, naprawdę robi piękną robotę, cuda robi po prostu. Nie wiem co mam mówić, nie? Jestem rozwalony po prostu. No. Takiego ścigacza mam teraz skutera. Wszystko jest normalnie. Perfekto. Brelo tu pasuje, to jest czerwony. No dobra. Lecę, no bo po prostu, no co, no. Nara, hejos, nara, bo się tutaj rozczulam nad nim. No po prostu, no rozwalił system. Lecę. Nara, hejos, do zobaczenia na targach. Spiona.